Tak, to już kolejna, bodajże czwarta edycja kursu powiatowego. Konkurs ten jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu gorlickiego. Łącznie w eliminacjach gminnych wzięło udział 36 szkół. Na etap powiatowy zostało zakwalifikowane 12 szkół, które dzisiaj dzielnie walczyły tutaj w pole szkół w Szalowej. Ten konkurs jest w ramach jednego dużego projektu współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie. Cieszymy się, że mogliśmy gościć uczniów i naprawdę w miłej, przyjaznej atmosferze ten konkurs odbył się tutaj w tej szkole. Konkurs składał się z dwóch takich etapów. Pierwsza to były prace pisemne, drugi etap to była praca plastyczna. Pierwszy etap podzieliliśmy też na trzy części. Pierwszy etap to była indywidualnie uczniowie rozwiązywali test. Ten test składał się z 25 pytań. To były pytania przeważnie zamknięte. Drugi etap tej części pisemnej składał się z pracy również pisemnej, ale to była praca zespołowa. Zespoły rozwiązywały cztery zadania problemowe. I trzeci etap to była działalność praktyczna. Mieli jedno zadanie do wykonania. Pierwsze miejsce zajęła szkoła podstawowa w Moszczenicy. Drugie miejsce szkoła podstawowa w Strzeszynie i trzecie miejsce szkoła podstawowa w Szalowej. Natomiast w konkursie plastycznym, gdzie takim tematem głównym to była promocja Parku Narodowego, pierwsze miejsce zajęła szkoła podstawowa w Łosiu, drugie miejsce szkoła podstawowa w Szalowej i trzecie miejsce szkoła podstawowa w Strzeszynie.